jest w ogóle granda i skandal, jak politycy mówią, jakiego dziennikarza trzeba zwolnić. I skandalem jest to, co ostatnio mówił pan Sasin. Jak się okazało, pan Sasin miał wgląd do programu Tomasza, scenariusza programu Tomasza Lisa, który będzie dopiero dzisiaj. A on już mówił, co jest w tym scenariuszu, co trzeba by zmienić. Miał wgląd do umowy z Lisem. No to znaczy, że Kurski w ciągu formalnie paru godzin przekazał dokumenty wewnętrzne telewizji do władz partii swojej. No to takiego powiązania z polityką to na pewno nigdy nie było.